czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Chivalry 2. Dawno tej produkcji na kanale nie było, w ogóle żadnego takiego rycerskiego hack and slasha ostatnio, no raczej nie mieliście szans doświadczyć, zaświadczyć na kanale. Rzecz w tym, że coś mnie po prostu naszło, żeby sobie popykać. Wróciłem i odbiłem się totalnie, no bo jednak gra wymaga pewnych umiejętności, żeby zrobić tu cokolwiek. Tutaj wiecie, tutaj naprawdę, żeby cokolwiek zrobić, trzeba cokolwiek potrafić, a ja wszystko totalnie pozapominałem. Ja nie byłem nigdy jakimś super wymiataczem w Chivalry 2, jak wiadomo, ale coś tam jednak potrafiłem, coś tam się udało nawet powygrywać, jeżeli chodzi o przede wszystkim tryby FFA i tak dalej, więc generalnie coś tam ogarniałem. No a teraz wszystko od początku, w zasadzie trzeba się było uczyć, wyczuwać tą grę od nowa i tak dalej, no i udało się, w zasadzie coś tam wyczułem, coś tam ogarniam, więc spróbujemy dzisiaj zagrać, ale zanim przejdziemy do rzeczy, pokażę wam, co się pozmieniało mniej więcej od premiery, bo byłem w totalnym szoku, jak zobaczyłem, bo musiałem sobie sprawdzić datę premiery, kiedy ta gra generalnie wyszła. I ona wyszła w czerwcu, bodajże 22, czy któregoś tam, mniejsze o to, w każdym razie w czerwcu tego roku. Ja myślałem, że ona już spokojnie z rok ma, a tymczasem to jakieś pół roku dopiero minęło, więc generalnie w sumie świeżutki produkt nadal, a mimo to dzieje się tutaj całkiem sporo. W zasadzie mimo to, nie wiem, czy mimo to tutaj pasuje akurat do tego zdania, które powiedziałem. W każdym razie dzieje się całkiem sporo. Generalnie pierwsza największa zmiana, jaka wyszła stosunkowo niedawno z tego, co mi się wydaje, to to, że wprowadzono jazdę konną, konie i generalnie rycerzy na koniach. I ja na pierwszy rzut oka tak jakby byłem dosyć sceptycznie do tego nastawiony, ze względu na fakt, że w Mordhau byli rycerze i oni tylko wkurzali, w zasadzie byli taką zapcha ich dziurą, takim tłem, takim kolejną katapultą, że tak powiem, bo w Mordhau się często właśnie ginęło od przypadkowych jakichś strzałów z katapult i tak dalej, i od koni też się tak zupełnie randomowo ginęło. I tutaj w zasadzie ginie się też podobnie, znaczy nie, właśnie nie podobnie randomowo. Tutaj jednak wydaje mi się, że ta randomowość nie jest aż tak bolesna. Tak samo zresztą jak z katapultami. Tutaj nie jest z tymi katapultami aż tak źle, moim zdaniem przynajmniej, jak w Mordhau. Więc no tak, i jazda konna, rycerstwo generalnie, właśnie te konne jednostki, że tak powiem, też w zasadzie mi się ostatecznie podobają. Trochę sobie pojeździłem i w zasadzie działa to całkiem przyjemnie. Też ginie się od tego nieraz randomowo, ale wydaje mi się, że da się przed tym jednak troszeczkę lepiej obronić i ma się troszeczkę większą kontrolę nad tą kawalerią w Chivalry 2 niż w Mordhau właśnie. Więc no zobaczymy sobie, mam nadzieję, że zastaniemy jakąś kawalerię na polu bitwy, jak odpalimy grę. Możemy w ogóle walki konne sobie odpalić, ja tego nie odpalałem w ogóle, więc może spróbujemy, aczkolwiek no ja nie jestem jakimś super mistrzem, jeżeli chodzi właśnie o walki na koniach, ale w sumie można by spróbować, zobaczymy, co to jest. Więc no tak, pierwsza duża zmiana. Druga zmiana, która się pojawiła w zasadzie już jakiś czas temu, to nie jest taka najnowsza, to dodanie nowej frakcji. Czy ja wam będę to w stanie to pokazać? No chyba powinienem. Czekajcie, tło fabularne? O, ciekawe. Nie wiedziałem nawet, że coś takiego jest. Dobra, dostosuj postać. I generalnie mieliśmy na początku dwie frakcje, czyli mieliśmy... Nie. Mieliśmy masonów i Agata, czyli frakcję Agata, czyli tą niebieską, i masonów, czyli frakcję czerwoną. Do tego dochodzi KNK, nie wiem w zasadzie, jak ten skrót rozstrzygnąć. Chyba każdy na każdego po prostu. Tak, na 100%. Czyli w trybie FFA tak wyglądamy. To jest jakby trzecia... No to nie jest frakcja w zasadzie, trzecia możliwość, jeżeli chodzi o customizację. No i mamy teraz de facto trzecią frakcję, czyli Tenozję. To jest Tenozja, czyli to jest taka frakcja quasi-arabska. No i w zasadzie tyle mam do powiedzenia. No poza tym, że w zasadzie dodaje to całkiem sporo, jeżeli chodzi o kustomizację i w ogóle jeżeli chodzi o uzbrojenie. No bo ta frakcja różni się od tych takich typowo zachodnioeuropejskich, czy tam typowo europejskich, może tak powinienem powiedzieć. Chociaż nie, zachodnioeuropejskich to lepiej chyba powiedziane. No mniejsza o to. W każdym razie Tenozja to jest frakcja taka bardziej wschodnia, arabska. No i tyle w zasadzie mam do powiedzenia. Jak widać zresztą na obrazku, generalnie różnorodność jest spora, no bo jednak no, specyfika uzbrojenia, wyposażenia właśnie na Bliskim Wschodzie, a w Europie Zachodniej bardzo się różniła i ta różnica rzeczywiście tutaj jest widoczna i jest to mega fajne, że aż taka różnorodność się w Chivalry 2 pojawiła, szczególnie, że w jedynce, jak nie wspomniałem, ale w jedynce były tylko te dwie frakcje i to jest typowe dla Chivalry generalnie, dla serii. Więc no dodanie trzeciej frakcji, chyba, wydaje mi się, że trzeciej frakcji nie było w jedynce. Więc dodanie tutaj trzeciej frakcji jest akurat moim zdaniem bardzo mile widziane. Więc dwie takie duże zmiany, do tego podchodzi mnóstwo nowych map, mnóstwo nowych misji, generalnie single player chyba też coś wyszło takiego. Czekajcie, właśnie nawet nie wiem.
Może już tego nie ma. W sensie była inwazja tych Tenozjan i były chyba jakieś takie właśnie nie eventy, tylko misje właśnie single player, wydaje mi się, przeciwko botom, ale nie jestem co do tego pewien. W każdym razie teraz na pierwszy ogień poszła właśnie ta kawaleria, bo to jest najnowszy patch, więc tamte rzeczy troszeczkę poszły w odstawkę. Więc no zmiany jest generalnie sporo. Te mapy, te, jeżeli chodzi o nowości właśnie w kwestii map, misji i tak dalej, to też jest to odczuwalne. Jest tego naprawdę sporo. Przynajmniej moim zdaniem, jak wróciłem po jakimś czasie, to trafiam często stosunkowo na różne mapy i za każdym razem na coś innego w zasadzie, więc no to jest całkiem miłe zaskoczenie, biorąc pod uwagę fakt, że w sumie gra ma pół roku, więc teoretycznie całkiem świeży produkt, a mimo wszystko nadal się tutaj dużo rzeczy dzieje i dużo rzeczy zmienia. Co mi się z kolei nie podoba, to to, że z szybkiego wyszukiwania wyleciał tryb FFA, przynajmniej na razie. Więc możemy tam dołączyć do trybu FFA tylko przez właśnie te serwery autonomiczne, czy jakkolwiek to się tam nazywa. No problem polega na tym, opatrzcie, Nie, właśnie, miałem mówić, że o, patrzcie, 16 graczy na FFA, ale nie. Każdy na każdego mamy 2x40. I tak to niestety wygląda aktualnie, że jeżeli chcemy sobie pograć FFA, no to raczej nie mamy tutaj większych szans na znalezienie żadnego sensownego chyba. No bo patrzcie, tu duele, tutaj mamy duele, tu 8 osób też duelki. No i co? I dalej cisza, pusto, wieje nudą? No może nie nudą, bo dzieje się generalnie sporo. Ale FFA nie pogramy raczej. FFA raczej nie pogramy. Czekajcie, bo tutaj jest każdy na każdego. Tylko, że Duels Joust. Nie wiem, jeden na jeden only. Więc teoretycznie każdy na każdego, ale jeden na jeden, więc to jest raczej zwykłe jeden na jeden. Nie będę tego odpalał, bo jestem za słaby, żeby walczyć jeden na jeden na razie, ale może sobie troszkę wrócę do Chivalry i pogramy. No, więc ubolewam strasznie nad tym, bo ja niesamowicie lubię FFA, w zasadzie w RTS-ach, we wszystkim praktycznie jak leci. Mimo, że FFA jest totalnie randomowe i wiecie, no tam jest przypadkowość i w ogóle, no wiadomo, jak to w FFA. Ale mi się to jakoś strasznie podoba właśnie, że walczysz sam na własne konto i jednak no, wszystkich masz dookoła, których możesz tłuc, mówiąc krótko, albo którzy mogą ciebie tłuc, nie? No, w każdym razie mega lubię FFA, więc jestem trochę rozczarowany, że tak się stało. Mamy do tego drugą zakładkę Arena, no i tu mamy pojedynki 1 na 1 i Areny 3 na 3. I to mnie trochę zaskakuje, bo tak, bo tutaj mamy te serwery autonomiczne i tutaj ludzie hostują właśnie te jousty 1 na 1. Tu 16 osób było gdzieś na którymś serwerze, no właśnie. Nie, to jest, Mixed Modes. Nie wiem, dlaczego hostują serwery. No, czy w sumie okej, może ze znajomymi, czy jakaś discordowa społeczność, kto wie, może tak być. W każdym razie mamy wbudowaną wyszukiwarkę 1 na 1 i 3 na 3. Chyba rank żadnych nie ma, ale tutaj pewności też nie mam. No i mamy oczywiście offline, to było wszystko. Więc to tak, zmiany jest generalnie bardzo dużo moim skromnym zdaniem, biorąc pod uwagę, jak wspomniałem, to, że gra jest i tak stosunkowo świeża. Ale takie mamy czasy, że jeżeli nie walimy bez przerwy jakiejś treści, to ludzie po prostu przestają grać. To jest straszne. To jest rynek gier naprawdę jest teraz... Kurde, ciężki, powiem szczerze. I to nie tylko dla producentów, ale dla graczy także, bo naprawdę, jeżeli chcecie sobie pograć PvP casualowo i wracacie do takiego Chivalry i trafiacie na ludzi, no wiecie, teraz jest nowa rzecz wyszła, więc pewnie jest ludzi więcej, ale trafiacie na taki, no jakby standardowy okres, no i trafiacie na większość ludzi, którzy ogarniają, bo grają w to cały czas, bo są takimi no, mocnymi fanami, no to casual się od tego może mocno odbić. No i to jest dosyć bolesne. W zasadzie jest tak praktycznie w każdej grze PvP, jako spotkacie, więc dlatego te gry PvP, nie powiem, że umierają, ale przeżywają pewien kryzys i to w zasadzie w całej rozciągłości, zaczynając od FPS-ów, przez właśnie takie siekanki typowe i na RTS-ach kończąc, więc no nie jest to łatwe, nie jest to łatwe dla nas nagrywających też, bo ja na przykład nie jestem w stanie aż tyle czasu spędzić przy grach, no i takie, jak wracam do jakiejś produkcji, to muszę jednak trochę pograć, żeby nadgonić za tą czołówką, która jest daleko, daleko przed casualami. Dobra, koniec gadania, odpalamy jakiś trybik i zobaczymy. Tu kawalerią spróbujemy sobie pograć, zobaczymy, czy zdołam cokolwiek zrobić. Wielki Hipodrom Ascandir, witajcie na nowej mapie, mówiąc krótko. I powiem szczerze, trochę się dziwię, bo wziąłem tą walkę konną i w zasadzie to jest po prostu normalna rozgrywka, z tego co zauważyłem. Nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest normalna rozgrywka, bo dopiero to się skończyła poprzednia i tam normalnie ludzie biegali z buta, więc nie wiem, o co tu chodzi, szczerze mówiąc, nie bardzo ogarniam. No tak, po prostu. Może możliwe, że rzuca nas po prostu tutaj na mapy, na których możliwe są konie, tylko i wyłącznie na takie mapy, ale to nie znaczy, że będziemy walczyli tylko i wyłącznie kawalerią, okazuje się. Ja się spodziewałem czegoś innego, że to będą takie stricte potyczki kawaleryjskie, ale w zasadzie nie mam nic przeciwko, bo
Myślę, że taka sama walka jazdą byłaby troszkę nudna. Więc nie mam nic przeciwko, tak jak wspomniałem. Dobra, zobaczymy. Okej, okay, no widzicie z buta, nie? Są. No ja już tutaj grałem w zasadzie, więc generalnie... Auć. 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 Generalnie mapę mniej więcej powinienem ogarnąć. I zaczynamy na koniu, co ciekawe. Okej. Okay. Ja zaraz z tego konia spadnę. Coś czuję. Nie jestem mistrzem, jeżeli chodzi o jazdę konną. Tak jakby od razu zaznaczam. Okej, okay, jak widzicie zresztą. Dobra. Jednego chyba zabiłem. O, ma topór w dupsku, mówiąc krótko. No nie jest to z całą pewnością, nie są to przyjemne okoliczności. O kurde, swojego trafiłem. Ała! Pomocy, utknąłem na murze. Dobra. Wydostanę się? Nie wiem. Próbuję. Dobra, chyba się wydostałem. Okay. Nie wiem, nie rozumiem, powiem wam szczerze. Dlaczego ja zawsze ginę w pojedynkach koń na koń? Coś tu prawdopodobnie robię źle, ale nie wiem co. Nie bardzo wiem co. Dobra, gramy chłopem z młotkiem tak notabene i mamy tych gości, gramy tą frakcją nową. Konie nie są tu jakoś strasznie szybkie i powiem szczerze, można się czepić gościa i go gonić z buta i to całkiem daje dobre efekty. Dobra, kurde, czekajcie, bo tutaj patrzcie do tych czerwonych. A ja do cholery jestem sam. No i co? Co się gapisz? Dobra, zabijcie go. Wow. Ładnie, dzięki. Dobra, tam koni się widzę grupują. No widzicie, koni generalnie tu jest stosunkowo łatwo uniknąć, nie? Teoretycznie. No chyba, że ich jest dużo więcej. No ja tutaj sobie rady za dobrze nie daję z tego, co widzę. Okej, okay, jedziemy konno. Zobaczymy. Może sobie tym razem poradzę trochę lepiej. Dobra. Lecimy, lecimy. O, o, o. To będzie dobrze. Dobra. Dziękujemy. Może to powalenie, nie zabójstwo. Tak czy siak. To był gdzieś czerwony, widziałem na kuniu. A chyba nie muszę trzymać shifta, jak pędzę, szczerze mówiąc. O, ładnie tam ścieli któregoś. Majster. Zablokował. Widzicie, jak widzisz, że nadciąga koń, to generalnie można łatwo stosunkowo zablokować. I po którymś razie tracimy naszą główną broń i mamy, powiedzmy, naszą broń boczną. Znaczy boczną, w sensie tracimy lancę i mamy naszą broń... Och! Jest czerwony, dobra, ciśniemy go. Może się uda go dojechać. Aha, już się na mnie zamierzał. Oszczepy i kusze generalnie kontrują wierzchowce, więc to jest też całkiem ciekawe, bo ci łucznicy byli tacy troszkę... O, pięknie go zrąbał. Byli tacy troszeczkę, wydaje mi się... Często na mapach, na serwerach dedykowanych usuwało się łuczników, nie zabraniało się ich używania, bo oni po prostu wkurzali przez całą grę i nic więcej, nie? Nic więcej, tylko wkurzali. Dobra. Dobrze, nie? O, 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 ej. Nie bij mnie. Dobra, popełniał samobójstwo, ja go chyba dobiłem. Dobra, tu mam dwóch na koniach. Spróbujemy ich dorwać. O. A ty, jak kontroluje. O, zginął. Płomieni chyba. Dobra. Dobra wiadomość. Dobra, koń dostał, gość zginął. To już za dużo fragów nie zrobiłem na tym koniu, nie? Więc mistrzem to ja nie jestem.
I generalnie chyba lepiej mieć długą broń, jak się planuje jeździć konno. Ała. Mój koń ledwo dycha, więc... Spróbujmy pogonić jeszcze tamtego. Odetniemy mu drogę z tej strony. Ile nas nic nie spali. Dobra. Chyba oleję konia jednak, bo on już tam ledwo dycha, nie? No i co? Jesteś z siebie dumny? No, uciekaj, uciekaj. Ty, no, ucieknie mi, cholera jasna. Jeszcze złapał to włócznie. Co jest? No to piękne. Oj, było blisko. Jestem taki cienki, widzicie, tu są... Ale no tak to jest, w co byście nie grali, tak niestety jest. I to jest z jednej strony bolesne, z drugiej strony oczywiste, nie? Ktoś, kto faktycznie gra, no powinien być lepszy niż ktoś, kto kurde nie gra. Więc to jest jak najbardziej logiczne, ale kurde, to jest irytujące. Ale wczoraj już całkiem nieźle szło. Dziękujemy. O, myślałem, że go zdejmie. On ogarnia, on widać, że kurde chłop ogarnia. Dobra, dostał. Już nie powinien ogarnąć na tyle, żeby to przeżyć. Dobra. We dwóch musieliśmy go zarąbać. Ale to jest fajne z jednej strony, że chłop ogarnia i on jest w stanie dwóch gości, no nie powiem, że porobić, ale przynajmniej trzymać ich przez jakiś czas. To mi się mega podoba, powiem szczerze. No bo to jest jednak, kurde, esencja tej gry. Masz, kurde, rycerza, który jest mocny i doświadczony w boju. No i bije takich nubków jak ja. I to ma sens, to ma dużo sensu, nie? Oj. No, dobra. No nie powiem, jestem w stanie coś wygrywać z tych pojedynków. Ale generalnie łatwo nie jest. Łatwo generalnie nie jest. O ty. O cholera, dawaj mu młot. Ała. O. Na plecy, na plecy. No cztery fragi, mam cztery zgony, więc w zasadzie wychodzę na zero przynajmniej. Nie, no tym się nie ma co przejmować, naprawdę. Jeżeli się zastanawiacie, czy kupić Chivalry, czy nie, w zasadzie powiem szczerze, chyba mogę polecić. Nawet jak jesteście tacy totalnie casualowi, nie? Aj. Dobra, trzymamy ich. Ojajaj, kurde, ich za dużo już było, tu czterech się na mnie skupiło. Wroga kawaleria nadciąga, o, chłopie, zjeżdżaj. Dobra, młotem trzeba jednak z góry walić, to jest najskuteczniejsza broń. W sensie najlepsza metoda jej użycia, nie? 2 minuty do końca. Mamy 20 minut na liczniku, jeżeli chodzi o odcinek. Dostał. Ja też się podpaliłem, kurde. Dobra, dziękujemy temu panu. Ja się tu uleczę. Może zdąży. O, dostałem. A, rękę straciłem, no tak. Powiem szczerze, ostatnio nawet biłem się bez ręki w którymś... Znaczy, odcinku w sensie. Okej, okay, dobra, na koń. O, dobra, jest ten czerwony, spróbuję go dorwać.
Dawaj. Gonimy tego. On coś ma chyba z ręką, nie tak? Lanca mu wyfrunęła z tej ręki. Torwę go. Kurde, nie torwę. O, było blisko. Nie, co jest? Bije. Dobra, krzanie, wjeżdżam tu. Zabity. O! Schodzę z konia, może? O, au! O, chłop dostał. Ledwo. O, wypadłem. Zwycięstwo. On z ręki bije. Dobra, mamy to, udało się. A ten co? O, przestrzeliłem. Dobra, mamy zwycięstwo. Zakończyłem w sumie w samym środku tabeli, więc w sumie jak na tak długą przerwę, to powiem szczerze, jestem całkiem zadowolony z efektów. GG! Dobra, tyle, zakończymy dzisiejszy odcinek. Będzie trochę krótszy niż zwykle, ale w zasadzie to może miła odmiana po tym w sumie wszystkim. W sensie po tych wszystkich długich odcinkach, takich dosyć długich, które miewamy ostatnio. Więc tak wygląda Chivalry 2 obecnie. No, u nas ostatnio się zbierali ludzie na For Honor. No, w sumie tak myślę, może kiedyś pobiorę, znowu coś tam zagram. Ale For Honor jest jeszcze bardziej antykażualowe. Powiedzmy sobie szczerze, a to przede wszystkim ze względu na fakt, że tam są postacie, kombosy i tak dalej. Więc nie dość, że musicie generalnie ogarniać mechanikę walki, to jeszcze musicie ogarniać każdą postać i w zasadzie każdego kombosa, jaki posiada ta postać, żeby cokolwiek móc powalczyć jakoś sensownie na PvP. No tutaj jednak wszystko jest tak samo, tyle że broni się trochę różnią, ale to wyczuwacie. Widzicie, że duża broń, długa broń, więc ma duży zasięg, jest wolna i tak dalej. Więc tak, chciałbym też odpalić kiedyś Mortal, szczerze mówiąc, i wrócić, zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. I w sumie piszcie w komentarzach, czy wy wolicie Mortal, czy wolicie Chivalry 2, jeżeli się mierzyliście z tymi obiema produkcjami. Jestem ciekaw, a tu kolejna nowa mapa, jak widzicie na ekranie, też bardzo fajna. W zasadzie nowe mapy są w zasadzie git, moim zdaniem, poza może jedną. No i tyle, widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. W przyszłości jakieś tego typu hack and slash inne, mam nadzieję, jeszcze spróbuję nagrać. No to sporo pobierania, ale może się z tym jakoś uporam. Tyle, do zobaczenia, czołem.